Słowenia-Dania to pierwszy mecz grupy C. Zapraszam serdecznie. Na Mercedes-Benz Arenie będziemy mieli spotkanie, które miejmy nadzieję dostarczy nam wielu emocji. Słoweńcy to ekipa, która raczej jest tutaj skazywana na porażkę, ale pamiętajmy, że oni przecież mając dość słaby skład są w stanie niejednokrotnie pokonywać dobre zespoły. Z kolei Dania to zespół, który przed 4 laty na Euro oddał całe serce, walczył do końca i skradł serca kibiców. Druga połowa już się rozpoczęła. Zobaczymy, co przyniesie następne 45 minut. Olsen. Czy Duńczycy rozpoczną od mocnego akcentu drugą połowę? Będzie za chwilę rzut rożny. To niewątpliwie dobra sytuacja na zdobycie drugiej bramki. Simon Kier podbiega do piłki. Dośrodkowanie do Jusufa Poulsena. Wyższy jednak był Czernigoj i lepiej ustawiony. Cornelius. Eriksen. Delaney. Thomas Delaney. Heiberg do Christiana Eriksena. Ten z kolei zagrywa do Rasmusa Christensena, ależ z poświęceniem Jure Balkowec. Gracz lania sporu, no właśnie to jest ta waleczność reprezentacji Słowenii, ależ dalekie dogranie z wyrzutu z autu. Przejęli Słoweńcy po wybiciu przez Jana Oblaka. Teraz piłka, która trafiła wprost pod nogi Corneliusa. Tomi Horvat. Kurtic. Czernigoj. Wycofanie ponownie do Kurticza. Kurtic także już trochę rozegrał tych meczów w reprezentacji Słowenii. 91 występów na koncie. Dwie bramki. To są już prawdopodobnie ostatnie mistrzostwa Europy dla niego, bowiem ma już 35 lat. Eriksen. Eriksen także doświadczony, ale wciąż jest to mocny punkt duńskiej ekipy. 32 lata, w reprezentacji 130 startów, 41 bramek. Christensen. Heiberg. Zapewne Heiberg to będzie taki lider ekipy z Półwyspu Jutlandzkiego oraz z Wysp Obok podczas kolejnych Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy. Popatrzmy teraz, nic z tej akcji na razie nie wynika. Heiberg. Eriksen. Tomi Horvat próbował odzyskać piłkę, wciąż Duńczycy. Cornelius Poulsen! Uderzenie takie bardzo kąśliwe, które mogło zaskoczyć Jana Oblaka, ale tym razem on był na posterunku. Być może gdyby nie ten rykoszet podczas podania z flanki, nie byłoby bramki zdobytej przez Corneliusa. Kier w pole karne do Duńczyków. Poulsen uderzał. Jeszcze zablokowane uderzenie. Rasmus Christensen wycofał do Kiera. Nergård. Josef Poulsen. Poulsen i wycofanie takie dość ryzykowne do Oblaka. Słoweńcy już przygaszeni. Nergård. Christensen. Niemniej jednak w defensywie wciąż ekipa z Bałkanów prezentuje się nieźle. Nergård. Eriksen. No gdyby to były skoki narciarskie, to tutaj zapewne sytuacja byłaby zgoła odmienna. Natomiast w piłce nożnej jednak to Duńczycy są lepszą ekipą. Kier. Przypomnijmy, że Dania przed 4 laty na Euro w półfinale uległa dopiero po dogrywce reprezentacji Anglii. Nergård, czyli na tym Euro będzie podobnie. Na razie mecz bardzo dobry. Kier. Odzyskali, ale tylko na moment. Słoweńcy. Cornelius. Eriksen. Ładnie teraz Tomi Horvat. Jeszcze głową jeden z jego kolegów. Heiberg. Delaney. Gracz Anderlechtu holuje piłkę, natomiast jaka Biol tam próbuje mu ją wyłuskać. Nergård.
Eriksen. Yusuf Poulsen bardzo aktywny w polu karnym Słoweńcu. Wybijają teraz gracze w białych koszulkach. I może być dobra sytuacja, jeśli Adam Czerin dobiegnie do tej piłki, ale nie dobiegł. Joachim Andersen był od niego szybszy. Delaney. Kier. Lewą flanką Duńczycy. Liberg. Podanie na dobieg. Andreas Cornelius. Przejęła Słowenia. Zostało jej 10 minut na wyrównanie. Ale takimi wycofaniami pytanie, czy można cokolwiek ugrać przeciwko Danii, która przecież ma niezłą defensywę złożoną z graczy Milanu, Barcelony, Tottenhamu i Crystal Palace. Z kolei w słoweńskiej ekipie w obronie są zawodnicy odpowiednio FK Sochi, Lecha Poznań, Alania Sporu i Udinese. Kurtic. Szporar. Kurtic. Aj, niedobre zagranie, ale był także i faul. 89. minuta, może to być doskonała sytuacja na uderzenie z rzutu wolnego. Delaney powalił Słoweńca. Widzimy tę wściekłość na twarzy gracza Anderlechtu Bruksela. Jure Balkowec, czy zdecyduje się na bezpośrednie uderzenie? Balkowec! Balkowec! Łapie piłkę Kasper Schmeichel. Bramkarz, który ma także polskie korzenie. Podobnie jak przed chwilą wymieniony Delaney, występuje w Anderlechcie. I dalekie podanie, z którego pewnie żaden ze Słoweńców nie skorzysta. No i nie skorzysta, bo sędzia odgwizdał koniec meczu. Dania kolejnym zwycięzcą na Euro 2024. Słoweńcy opuszczają plac boju ze spuszczonymi głowami. Ale trzeba przyznać uczciwie, w tym meczu nie zaszaleli. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, kciuka, do napisania komentarza, do dołączenia do serwera, do którego link jest podany w opisie. A teraz obejrzyjmy jeszcze skrót spotkania. Do usłyszenia.